Dino, siema, jestem Podinoki. Zapraszam was na garstkę ciekawostek o Justinie z totalnej porażki. 1. Jak pewnie wiecie, Justin był głównym złym charakterem planu totalnej porażki. Ale pewnie mało kto zwrócił uwagę na to, że to czyni go pierwszym męskim antagonistą w historii kreskówki. Poza tym jest jedynym antagonistą serii 1-5, który nie pojawił się w Plejadzie Gwiazd. 3. Jest jednym z trzech antagonistów, którzy nigdy nie wygrali wyzwania po połączeniu drużyn. Pozostali dwaj to Mal i Scarlet. 4. Justin posiada 12-opak. 5. On i Chris posiadają taki sam zarys budowy fizycznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę polską wersję totalnej porażki, to nasz model posiada jeszcze jedną rzecz, która łączy go ze znanym prowadzącym. Otóż w Polsce Justin był dubbingowany przez dwóch aktorów głosowych. Łukasza Talika, który podkładał mu głos jedynie w pierwszym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, oraz Waldemara Barwińskiego, który robił to w pozostałych epizodach kreskówki. Tu rzeczą łączącą go z Chrisem jest to, że Łukasz Talik, który użyczył głosu Justinowi w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, dubbingował również McLeana. Tylko w tym przypadku nie był to epizodyczny występ. 7. Nie ukrywajmy, że Justin w pierwszym sezonie totalnej porażki zbytnio nie rzucał się w oczy. Nie pokazał nic poza swoim wyglądem i to skończyło się tym, że na Wyspie Totalnej Porażki odezwał się jedynie w dwóch odcinkach. W pierwszym i specjalnym. Pomijam momenty jak ten... 49 butelek na murty, na dłużej mam! Gdy jednym przypadkiem uda się spać, 48 zostanie ich tam! Gdzie mówił chórem z innymi? Chodzi mi jedynie o epizody, gdzie jakby odzywał się sam. Gdzie mogliśmy w pełni usłyszeć jego głos. Raczej wiecie, o co mi chodzi. Z kolei na planie totalnej porażki mamy sytuację, gdzie tu odwrotnie do tej sytuacji z wyspy Justin nie odezwał się w dwóch odcinkach. W trzecim i 25. Oczywiście nie liczę tu epizodów, w których nie powiedział ani słowa ze względu na to, że na przykład już został wyeliminowany. Oraz nie liczę epizodu 20, który jest następującym po odcinku jego eliminacji, gdzie pojawił się jedynie w podsumowaniu poprzedniego odcinka. Bo wiadomo, że jakbym brał pod uwagę wspomniane epizody, to byłoby to za proste i byłoby więcej niż dwa odcinki drugiego sezonu, w których Justin nie odezwał się. 8. Justin był w związku, kiedy już nie był zawodnikiem Total Drama, czego dowiadujemy się w odcinku specjalnym planu totalnej porażki. A? Sorry chłopaki, właśnie z kimś zrywałem. Kolejna ciekawostka, już 9. ciekawostka, jest taka, że Justin jest jedną z 18 postaci, które miały pojawić się w Camp TV, czyli takiej prototypowej wersji Wyspy Totalnej Porażki. A tak wygląda jego prototyp. Porównując go do finalnej wersji, widzimy, że głównie twarz uległa zmianie. Oczywiście pomijamy fakt, że w prototypie brakuje trochę kolorów. 10. Justin posiada własny soundtrack, który pewnie jest wam znany. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję.